Ale dobra, moi drodzy, mamy godzinę 19, wróćmy do SnowRunnera, gdzie opuszczamy już Czarną Rzekę. Tak, mamy w Michigan ukończone 32%. I czas na kolejną mapę, tak, jedziemy w inne miejsce. Czarna Rzeka, wszystko już praktycznie zrobione. I co ja zrobiłem poza anteną? Przyjechałem tutaj tym GMC ciągnącym Chevroleta, a potem przełączyłem się, wydałem 500 i załadowałem skauta na Fleetstara. Dołączyłem przyczepę cysternę, zajechałem na stację benzynową tutaj, żeby ściągnąć troszkę więcej paliwa z tej naczepy. I zaholowałem, to była męczarnia, żeby tym zestawem jechać. Ale przyjechałem tutaj tak, dociągnąłem także Chevroleta z tą przyczepą naprawczą. Czyli jesteśmy gotowi, tak, wjechać na kolejną mapę. Bo przypominam, że Michigan to są cztery mapy. Tu są połączenia pokazane pomiędzy tymi mapami. I jedyne miejsce, w które możemy pojechać na tym etapie, to Zapora Smithville. Dobra, to więc zacznijmy. I pojedziemy tam Chevroletem i GMC. Tego GMC zostawimy tak naprawdę zaraz przy wejściu po drugiej stronie. Tak, żebyśmy mogli sobie wrócić i zatankować paliwo. I akurat poranek, tak więc świetna pora na rozpoczęcie eksploracji nowego... O kurde. Okej, tak, za krótko troszkę linkę. I kiedy ma wyłączony pojazd, to nie hamuje też. Dobra, wycofaj się i napraw. Troszkę false start. Ja wolę naprawić, bo tak, silnik jest bardzo kruchy. Jest uszkodzony prawie tak w 20%. Czyli ja wolę to naprawić. Okej. Okay. Dobra, okej, dobra. Wjazd na nową mapę, miejmy nadzieję, że teraz się uda. Czyli tak, żeby się przenieść obydwoma pojazdami na jazd na raz, to musimy się podłączyć tutaj tylko i tyle. Dobra. Okej, co my tu mamy? Znany nowy region. Dobra, GMC zostawimy tutaj, tu będziemy mogli sobie tankować paliwo, ale będziemy eksplorację prowadzić oczywiście Chevroletem. Okej, no więc naprzód. Co my tu mamy? Koniec gminy. Gminna droga utrzymywana. Dobra, czyli mamy rozgałęzienie terenu, zobaczymy jak to wygląda. Kompletnie nieznany region, duży, podobnie jak Czarna Rzeka. I mamy tutaj oczywiście te wieżyczki obserwacyjne. Ta jest najbliżej, czyli to będzie nasz pierwszy cel. Tak więc pojedźmy do tej wieży. Ok, przeszkoda terenowa, troszkę wody. Ale dobrze, że mamy tutaj asfalt. To oczywiście ułatwi co z pozostałymi autami. Potem po nie wrócę. Będę musiał się chyba raz przyłączyć płacąc, ale to nie szkodzi. Okej, ładny poranek, rześki i badajmy tą okolicę. O! Mamy, okej, tak, mamy tutaj drugi nowy garaż. Czyli to będzie nasza baza operacyjna, tak naprawdę. Dlatego ja sprowadziłem tutaj już te wszystkie inne samochody. Tak, dobra. Najpierw pojedźmy tutaj jednak w lewo. Zanim pojedziemy do wieżyczki, bo to i tak nie jest... Tak, tu mamy jakiś zakład przemysłowy, który nie jest łapany w zasięgu. To więc zobaczmy, czy tam są jakieś nowe pojazdy albo przyczepy do zbadania, co da nam odrobinę doświadczenia. I czy są jakieś nowe zlecenia, które oczywiście najpierw musimy aktywować, dojeżdżając na miejsce. Wolf Grip, tak się nazywa ta firma.
Okej. Jakieś druty, kable. I mam zadanie, zobaczmy. Więcej paliwa. Miejscowi rolnicy spędzają mnóstwo czasu na sprzątaniu swoich terenów. Robią postępy, ale kończy im się paliwo. Dostarczysz im jeszcze jeden zbiornik? Okej, weźmy to. Zobaczmy, co trzeba zrobić. Trzeba dostarczyć paliwo do domu leśnika, który jest gdzieś tutaj. Okej. Dobra, czyli to na przyszłość. O, mamy zadanie czasowe, zobaczmy. Kierunek pomyliłem, mówiąc? Okej. Ciężar. Zobaczmy. W ramach operacji Pomoc Społeczności dostarczamy zestaw narzędzi na lokalną farmę, aby pomóc jej w ogarnięciu się po powodzi. Czyli musimy dostarczyć materiał... 4 minuty tylko. Okej, zobaczmy, jaki to jest dystans. Okej, tutaj na jakąś farmę. Trzy zestawy serwisowych części zamiennych, czyli to albo Fleet Star z przyczepą, albo jakaś ciężarówka z naczepą. Bo to, okej, to są aż trzy ładunki. Okej, to ciekawe. Strefa załadunkowa, zobaczmy, co mamy tu. Serwisowe części zamienne. Wiertło do platformy wiertniczej. To jest jeden masywny ładunek, który zajmuje 5. Czyli to moglibyśmy dostarczyć jedynie tą naczepą, którą zostawiliśmy w mieście w Czarnej Rzece. Po SnowRunnerze może seria z My Summer Cara? To niektórzy sugerowali ten tytuł. Nie wiem, bo niewiele wiemy na temat tego tytułu w sumie. Części zamienne do pojazdów serwisowych. Okej, czyli te trzy rzeczy tutaj mamy w nieograniczonych ilościach. Dobra, czyli tu już nic więcej nie ma. Zbadajmy ten garaż. Tak, czyli nie, póki nie będziemy realizować kontraktów w Czarnej Rzece, bo tam kilka kontraktów jest do zrobienia, to będziemy... przeniesiemy naszą bazę operacyjną tutaj, do tego nowego garażu. Tutaj nie pamiętam, czy go trzeba naprawić, czy on od razu jest dostępny. Tak więc pojedźmy tu i zobaczmy. Okej, czyli to wygląda podobnie, to jest dosłownie chyba copy and paste prawie. Przejedźmy się... jest... sklep z przyczepami. Ja jedną przyczepę będę musiał kupić, żeby zrealizować zadania na tej mapie, a mianowicie tył do przyczepy na długie kłody. Czyli dobrze, że to jest tutaj. Bo na tamtej mapie nie było chyba sklepu z przyczepami. Normalnie tych sklepów z przyczepami jest masa, ale ja sobie utrudniłem zadanie, jest ich dużo, dużo mniej. I jest garaż. Okej, tutaj żadnych ulepszeń chyba w tej chwili na tym etapie nie mamy. Jakieś opony do sprzedania. Chyba wszystko sprzedałem, co było do sprzedania. Okej, dobra. Jedźmy do tej wieżyczki. A zobaczmy jeszcze tutaj, zobaczmy jeszcze tutaj na prawo, bo tu był chyba zablokowany szlak. Z tego, co pamiętam. Tak, Czyli szosa zawalona głazami. To będziemy musieli odblokować. Skałowisko, mamy kolejne osuwisko, które blokuje autostradę. Autostradę? Nie wiem, czy tak bym to nazwał. Możesz dowieźć tam przesyłkę i pomóc rozwiązać ten problem? Okej, przyjmijmy to zadanie. I zobaczmy, co trzeba zrobić. Będziemy chcieli szybko to zrobić. Okej, banalne dwa zestawy serwisowych części zamiennych z tego zakładu Wolf Grip, w którym byliśmy. Dobra, pojedźmy do tej wieżyczki. Tu mamy jakąś ścieżkę. Tylko tu jesteśmy na dość wysokim terenie tak naprawdę. Czyli dobrze chyba, że wziąłem Chevroleta, a nie Scouta.
Jakoś, o tak, te opony się męczą na asfalcie. Tak, tak ich przyczepność na asfalcie jest jakaś dziwna. Dobra, na pewno wszystkie koła i jedźmy. Niezbyt dobry początek. Nie mam blokady dyferencjału. Miejmy nadzieję, że na tej mapie to znajdziemy. Okej, zmniejsz bieg, bo tutaj mielimy tylko i się wkopujemy głębiej. Okej, weź wysoki bieg. Tak, ta nowa skrzynia biegów pozwala na dużo lepszą manipulację tutaj prędkością. O. Okej, ciekawy widok. Tutaj jest troszkę zdradliwy teren. Uważajmy na wywrotki. Mamy podwyższone zawieszenie. Te opony też są takie trochę, kurde, jak balony. Okej, okay, to jest troszkę niebezpieczne. No dobra. Czy są dostępne pojazdy gąsienicowe? Nie. Ok, wieżyczka 100 metrów dosłownie. Czyli plan jest taki, że odwiedzamy wszystkie wieżyczki i badamy mapę. Zobaczmy, ok, w prawo na farmę, w lewo na stację benzynową. Ok, najpierw pojedźmy tu. Czy pamiętam, że mogę wymusić szybszą zmianę biegów przez kilkukrotne naciskanie shift, wtedy szybciej się rozpędzam. Wciśnięcie shift chyba redukuje bieg. Tak przynajmniej z tego, co ja zauważyłem. Ja zawsze przyspieszam, tak, jeżeli, bo tam potem są misje na takie rajdowe wręcz, na późniejszych mapach. To ja robię tak, że ruszam, włączam wysoki bieg i potem automatyczny. To jest chyba najlepszy sposób. Okej. Okay. Nowa wieżyczka. I zobacz, o, modyfikacja, czyli to jest ulepszenie do pojazdu. Tu mamy nowe zadanie, zagubiona przyczepa. Tu przyjechaliśmy. Mamy bramę do Czarnej Rzeki, ok. A tu mamy tą farmę, ok. Pytanie, w którym kierunku chcemy iść? Bo ja już chyba pamiętam, tak trochę, że tu jest taki dość górski teren, a tu jest bardziej płaski, czyli tutaj być może wyślemy potem skauta. Chyba tak, a Chevroletem chyba pojedziemy tu. Zbadajmy od razu to. Zobaczmy tą zagubioną przyczepę, bo jesteśmy praktycznie na miejscu. Mogę się mylić, ale to była chyba przyczepa zwiadowcza, czyli to jest zadanie, które mógłby Chevrolet zrealizować natychmiast. Agles, wielki dzięki za przedłużenie suba. Mokrego błota i dużo kamieni. O, wielkie dzięki. Tego nie będzie brakowało. Dawaj modyfikację, spokojnie. Okej, tu uważajmy na teren, mamy spory spadek. Zredukuj bieg. Nie stuknij, bo silnik w tym Chevroletcie jest bardzo kruchy. Co my tu mamy? To mi się podoba też, tak, element eksploracji. Ja pamiętam te mapy, ale tak, to jest fajne, ten element właśnie badania tego nowego. Okej, okay, czyli tam jest to zadanie i widzę tą przyczepkę, to jest chyba, przyczepka cysterna. Czyli kolejne darmowe paliwo teoretycznie. Tu mamy jakiś brud, który prowadzi tam, mamy kolejną wieżyczkę obserwacyjną i spory zbiornik wodny. Błoto, ale kamienie. Na kamieniach można się wywrócić, ale nie ma problemu z przyczepnością. Dobra, ja spróbuję tutaj z partyzanta pojechać tędy i dojechać tam na miejsce. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Troszkę błoto, tu by się przydała ta blokada dyferencjału. Forestiero, także dzięki za przedłużenie sobie 4 miesiące. Niech ci błoto będzie lekkie na nowej mapie. Wielkie dzięki. Wielkie dzięki.
Oj, w samą porę, bo paliwa ubywa. Mam jeszcze te kanistry na dachu, ale... Dobra. Okej, dobra. Tu jest taki bardziej mokry piach, tak jakby. Nawet nie jest fatalne. Nawet daje radę, tak. Te nowe opony robią robotę. Kłodzie. Zredukuj bieg, bo mielimy niepotrzebnie. I zobaczmy to zadanie, bo wydaje mi się, że możemy je szybko zrealizować. A potrzebujemy, tak, doświadczenia i pieniędzy tak naprawdę, no. Jakieś ulepszenia. Okej, tu jest paskudne błoto. Dojedźmy tylko do tego niebieskiego kwadratu, żeby aktywować zadanie. I zobaczmy, co my tu mamy. Zagubiona przyczepa. Nie rozumiem, jakim cudem ludzie gubią tyle sprzętu. Mamy kolejną przyczepę na wolności. Wyjedź w teren i znajdź ją, okej? Okej, już sobie znaleźliśmy. Kolejne miejsce aktywowania... A, tak. Kolejne miejsce aktywowania tego zadania jest tu, czyli na pewno musimy to dostarczyć gdzieś tu. Okej, zobaczmy. Zgubiona przyczepa. Dostarcz do domu pastora. Okej. Robimy to. Ale będziemy chcieli przelać to paliwo. Tak, zanim oddamy tą przyczepę, będziemy chcieli przelać paliwo z tego. Czyli teraz tak, ja nie chcę tam wjeżdżać, tak więc przyciągnijmy tą przyczepę. To jest przyczepa zwiadowcza. Czyli ją można podłączyć właśnie do zwiadowców, do skauta albo do tego Chevroleta. Okej, troszkę paskudnie tutaj jest. Dobra, podłącz ją. Wtedy będziemy mogli linki używać, żeby ciągnąć cały samochód. I mamy tu dość dużo paliwa. 900. Czyli całkiem sporo. Okej. Już nie pamiętam, jaki tam był już najlepszy, optymalny szlak. Pytanie, czy bezpośrednio tutaj bym dał radę. Zobaczmy, jak to by było. Okej, tędy chyba nie, ale tu może? Tylko bo tak, musimy też wziąć na wzgląd te, kurde, gęste drzewa. Okej, dobra, ja spróbuję tędy wjechać, zobaczymy. Tak, bo moglibyśmy ciągnąć wybrzeżem, tylko nie pamiętam, jak daleko był jakiś potencjalny wjazd. Okej, dobra, plan, wspiąć się na tą skarpę. Okej, tu mamy troszkę lepsze podłoże. Najgorsze będą te kamienie. Dawaj odrobinę szybszy, niski bieg. I teraz się nie wywrócić przede wszystkim. Tak, ciągniemy też dość spory balast. No, ale nie jest fatalnie. Tak, jak dojadę wystarczająco blisko jednego z tych drzew, będę mógł podpiąć się... Tak, tu minus jest taki, że coś haczy o te kamyczki cały czas. Dobra, podepnij się. Spróbuję wjechać tędy. Troszkę ryzykuję wywrotkę. Przyciągnij się odrobinę. O kurde. Okej, mogę się zatrzymać? Dobra. Bokiem podepnij się tu. Okej, dobra. Dawaj, naprzód. Okej, nie wywrócimy się chyba. Podłącz się tam, szybko przyciągnij. Okej, dobra. Chyba jest okej. Dobra. Okej, pytanie, gdzie teraz? Okej. W prawo i przelejemy to paliwo do GMC i wyjedziemy chyba też na drugą stronę
i przelejemy do tej przyczepy cysterny. I wtedy będziemy mogli to odstawić i wypełnić zadanie. Okej, dobry progres. Plan jest taki, żeby wykorzystać dzień na zwiad, a potem przyłączymy się na Fleetstara i tak, zrealizujemy kilka zadań, żeby odblokować te, powiedzmy, szlaki. Okej, paskudne błoto. Zjedźmy troszkę na to pobocze, chyba to będzie lepszy wybór. Okej, czyli w lewo do tunelu, w prawo do, na stację benzynową, którą już widać. Ale plan jest taki, żeby w ogóle nie kupować paliwa na stacji, jeżeli to możliwe. Okej, czyli muszę zostawić 80 litrów w tym. Dolej tu, dolej do GMC, dolej do tego. Okej, 496 zostało. Pojedźmy tam. Szybko. I przy okazji zgarniemy jeden samochód. Zgarniemy Fleetstara. Tak, to jest prawie pełne, ale mogę tam chyba odrobinę dolać. A okej, dobra, ja może poczekam troszkę z realizacją tego zadania. Tak, żeby tak, wykorzystać to paliwo na maksa. Tak mi się wydaje. Dobra, przełącz się na Fleetstara. I cały ten zestaw zabieramy na drugą stronę. Ancio, dzięki za przedłużenie suba. Rok, nowa korona. Wielkie dzięki. Nvidia już ukończyłem Michigan, zabrałem się za Alaskę, ale gra stała się dużo mniej przyjemna, więc przeskoczyłem na Rosję i znowu gra się świetnie. A, no okej, tak. Niektóre ma... Tak, nie, tak nie, te mapy się troszkę różnią i... Tak, nie każda jest dla każdego. Amur na przykład jest brutalny, Jeżeli tak kupisz te DLC z dodatkowymi mapami. Dobra, czyli zostawmy tutaj jakiś przejazd. Zaparkujmy to tu. I wróćmy do Chevroleta i kontynuujmy zadanie. A w sumie wiem, jak zrobimy. Ja zostawię tą przyczepkę zwiadowczą cysternę tuż przy miejscu realizacji tego zadania, że wystarczy to pchnąć metr i zadanie będzie wykonane. A w międzyczasie będziemy mogli tam sobie robić przystanki i tankować. Czyli teraz idziemy tutaj, w ten rejon. Tak, zobaczymy, co jest tu i potem odwiedzimy być może tą wieżyczkę obserwacyjną. Zobaczymy. A pytanie, ile mam pieniędzy? O kurde, tylko 12 tysięcy. Słabo. Stacja benzynowa. Też te stacje różnią się kosztami paliwa. Na jednych jest taniej, na drugich jest drożej. Okej, tutaj 8 dolarów za litr. To jest chyba podobnie jak tam było. Ale mamy też magazyn. Tu możemy... Okej, tu możemy mieć, załadować sobie paliwo. Czyli tego potrzebujemy do realizacji jednego z tych zadań. Na farmę trzeba to chyba dowieźć. A zadanie z odstawieniem tego,
Zgubiona przyczepa. Mamy dosłownie tutaj z dom tego pastora. Okej. Okay. Czyli ja zostawię to tutaj, nie chcę na razie realizować tego zadania. Zostawimy to dosłownie metr od miejsca, w którym trzeba to odstawić. Ale w międzyczasie będziemy mogli sobie wykorzystać to paliwo do końca. Dobra, jedźmy dalej. Jedźmy naprzód. Okej, jesteśmy znowu dość wysoko. Zobaczmy. O cholera. Czyli tam na wprost mamy ten brud, który wtedy obserwowaliśmy. Widać wieżyczkę. Okej, spora przeszkoda wolna, wodna. Pojedziemy tędy, pojedziemy tym szlakiem i zobaczymy, co będzie przed nami. Okej, przeszkody terenowe. Tutaj po tym przejechać z dużą prędkością i możemy uszkodzić koła albo podwozie. Paskudne błoto znowu. To jest chyba głębokie, z tego co pamiętam. Mam snorkel? Mam. Okej. Okay. Zredukuj bieg. Ściągnij się linką delikatnie. I mamy kolejną przeszkodę terenową przed nami. O kurde, znowu kamienie. Czyli tak, jak zrobi się ciemno, to Flitstar walnie te dwa zadania. Okej, kolejne osobisko. Husky Forwarding nie usunął tego, bo problem jest na rzece, a nie na drodze. Przydałaby się twoja pomoc. Czyli co trzeba dostarczyć tu? Tak, blokuje szlak na południe. Tu jest jakaś droga okrężna, ale... Skałowisko, tylko długa droga. Też serwisowe części zamienne, czyli też stąd analogiczne, to samo zadanie praktycznie. Okej, pytanie, czy ja będę chciał to ominąć, bo normalna, okej, Fleetstar albo inne ciężarówki miałyby problem, ale ja chyba dam radę zrobić tą Chevroletem. To jest plus zwiadowców, że to są małe samochody. Tędy, powiedzmy, mogę się przycisnąć chyba pomiędzy tym głazem a drzewem. To więc jedźmy dalej. Mam na myśli timer, jest super dużo otwartych przestrzeni. A, tak. Tak, tak, jeżeli Alaska ci się nie podobała, to właśnie ostrzegam przed tym Amurem. Po prostu. Okej, tu mamy kolejny przejazd na drugą stronę, czyli chyba tak zrobimy. Pojedziemy jeszcze chyba tylko kawałeczek, a potem naszym celem będzie ta kolejna wieżyczka obserwacyjna, którą widzimy tam. Tu. Ale pojedźmy jeszcze kawałek naprzód. Też muszę patrzeć na paliwo, oczywiście. Bo poza tym 67, które mamy w baku, mamy jeszcze 40. O, tu troszkę... Spory przechył. Nie wysyłać trasza po paliwko, bo ukradnie 90%. A, ale 10% zostawię, żeby na stację dojechać. Tak więc spoko. Okej, co mamy tu? O, brat bliźniak. Kolejny Chevrolet. O, to jest po prostu darmowy Chevrolet. Okej, to nie jest zadania. Czy to jest po prostu... Okej, lekko zepsuty Chevrolet.
Czyli plan będzie taki, żeby go sprzedać. Przyjechać tu czymś cięższym, zaholować go do garażu i sprzedać. Bo ja dwóch nie potrzebuję. Ale plus jest taki, że możemy sobie ściągnąć z niego odrobinę paliwa. Czyli, okej, z tego Chevroleta do tego mojego, tak. Najgorsze DLC to te, w którym ściga się z innymi graczami. A, mi się nawet podobało. Taka trochę odmiana była. Oczywiście ja się nie ścigałem z innymi graczami, bo w koopie nie gram. Tak, ale to nie było aż takie fatalne. Okej, dobra, tędy możemy zjechać, ale to wygląda bardzo zdradliwie i paskudnie. O kurde, okej, dobra, tu ostrożnie, nie mogę patrzeć za bardzo na czat. Jeden błąd i lecimy w przepaść. Okej, dobra, czyli tam na dół musimy dojechać. I potem na drugą stronę tego. O kurde, okej. O nie. Ostrożnie. Okej, okay, nie jest źle. Okej, okay, teraz w lewo czy w prawo? A, tu nie ma takiego. Okej, okay, nie ma tu. Nie ma zjazdu. Okej, okay, czyli musimy uważać trochę. I przez brud. Dobra. Okej, okay, dobra. Nie było wywrotki, nie było stuknięcia. Tak więc spoko, na tym terenie możemy dobrze się poruszać. Kamieniste dno. Czyli nie ma problemu. Tam jest kolejna wieżyczka obserwacyjna, ale najpierw tak, zgarniemy, pojedziemy do tej wieżyczki tu. Już nie pamiętam, czy to w lewo, czy w prawo lepiej. Chyba w prawo. O te gałęzie i tu mamy jakąś drogę, dobra. Czyli spróbujmy w prawo i potem w lewo. 200 metrów do tej wieżyczki, ale ona jest dość wysoko, czyli to może nie być takie łatwe. A jakbym zrobił przekładkę wszystkich części do tego nie pozdzieranego Chevroleta? A! Czyli wszystkie ulepszenia przenieść do tamtego i dzięki temu miałbym na lepszych z lepszymi blachami Chevrolet? No mógłbym. Ale nie wiem, czy warto, czy to jest warte zachodu. Na pewno na streamie nie będę tego robił. Ale tak, teoretycznie mógłbym tak zrobić. Nowe zadanie, zobaczmy. Zobaczmy, czego tu chcą. Nasze archiwa twierdzą, że na tym terenie znajduje się wieża antenowa, która nie była używana od 20 lat. Chcemy ją odnowić i dobrze wykorzystać. Rozejrzysz się i sprawdzisz, gdzie ona stoi? Okej, to jest banalne zadanie, bo jedyne, co musimy zrobić, to pojechać tam. Czyli chyba spróbujemy. Jak tam czas? 12. Do wieczora chyba zdążymy. Aktywujmy to zadanie, czyli to jest znaleźć wieżę antenową. O kurde, jest trochę daleko. Nie wiem, czy zdążymy. Okej, okay, teraz co do dojazdu do góry. Mógłbym tu naokoło jechać, ale spróbuję w linii prostej to walnąć. Za tymi chatkami.
Bo ten wygląda jak po drunk streamie. A, trochę tak. Ja mógłbym go wyklepać, ale muszę zapłacić 5000 chyba. Za naprawę blach. Na razie mi nie stać za bardzo. Okej, dobra. Chevrolet coraz sprawniejszy. Coraz lepiej sobie radzi. Dobra, czyli dojechaliśmy na tą ścieżkę, która na tym masywnym wzniesieniu prowadzi z północy na południe. O, tu nie ma, okej. Tu nie ma nawet ścieżki, która prowadzi do tej wieżyczki, czyli podjedźmy... normalnie tędy. Zobaczmy, co odkryjemy. Może jednak pojedziemy tam na południe i zbadamy tą... poszukamy tej anteny. Okej, nowy widok. Zobaczmy. O! Zapora Smithville. Okej, ładny widok. Odkryliśmy modyfikację kolejną, czyli kolejne ulepszenie. Okej, kamera trochę szaleje. O! To było troszkę ryzykowne. Już myślałem, że tam się sturla. Ale tak, widać zapory w oddali. Czyli tak, zobaczmy, co my tu mamy. Okej, nowa misja naprawianko. Tu jest jakaś modyfikacja. Tu jest kolejna modyfikacja. Czyli ja chyba z badaniem południa poczekam. Pojedziemy chyba tu, na tą stronę. Właśnie to jest dobre pytanie, jak to rozegrać. Pojedziemy na południe, pojedziemy na południe. Czyli to jest nasz pierwszy cel tutaj, ta modyfikacja, ale wrócimy chyba na ścieżkę i potem z tej ścieżki jedziemy tu. Potem wracamy na tą ścieżkę i jedziemy na południe. Tu jest ta wieża, a tu jest wieżyczka obserwacyjna, czyli mniej więcej coś takiego zrobimy. Dobra, teraz delikatnie wycofaj i nie spadnij z tej, w tą przepaść. Jakie jest opóźnienie, jeżeli chodzi o zapisy na YouTubie? No jest, dość znaczące. Ja nie mogę na YouTuba wrzucać zaraz po streamach. Umowa z Twitchem, no to nie pozwala. Już go klepałem ostatnio? Chyba nie. To Kodiaka chyba naprawiłem. Tak, jeden naprawiłem, bo był kompletnie rozwalony z każdej strony. Jeden samochód. Ale nie pamiętam, czy to był... To chyba nie był Chevrolet. To chyba był Kodiak. Maverick, dzięki wielkie za donację. Witam, Trash. W jakim formacie wrzucam miniatury na YouTubie, że mieszczą się w tym limicie? Spróbowałem zrobić podobną, ale wykracza poza 2 MB. Zrób to w formacie JPEG. Format JPEG. Jak to próbujesz robić w formacie bitmapy albo PNG, to będziesz miał zbyt dużo ważący plik, czyli wybierz bardziej skompresowany format jak JPEG na przykład. Zapisz to w innym formacie. Ok, w lewo do obozu, w prawo do tunelu. O, do tunelu na inną mapę. Czyli jadąc na południe, znajdziemy też gdzieś tutaj tunel na inną mapę. Jeszcze inną. Dobra, czyli my jedziemy tędy. Żeby zbadać tą część mapy. Szukać tej anteny, która, okej, już gdzieś tam jest. I tu będzie chyba ta modyfikacja, tak, okej. Troszkę trudno dostępna. Troszkę trudny teren. Ale sprawny Chevrolet daje radę. I co my tu mamy? O, znowu ładny widok na zapory Smithville. I więcej gór. Odłączony dyferencjał
Ale nie do tego pojazdu. Okej, do jakiegoś innego samochodu mamy odłączenie dyferencjału. Świetnie, to będzie spore ulepszenie. Troszkę mi się nie podoba, że tu nie... Tak, mogliby podać informacje, do jakiego to modelu konkretnie, bo... Trzeba wjechać do garażu i sprawdzać po prostu, albo zobaczyć na wiki. Tak, czyli to mi się nie podoba, że nie ma podanej informacji, do jakiego to modelu konkretnie. Okej, okay, tu mamy chyba skrzyżowanie. A tak, tędy moglibyśmy pojechać i zobaczyć tą misję. Naprawianko. Która jest warta rozważenia, bo to jest nowy samochód. Tak, spoiler. Tu dostaniemy nowy samochód. Nową ciężarówkę. Ale pojedźmy najpierw tu. Czy dawno temu zacząłem? Ale chodzi o dzisiejszego streama? Czy o tą serię, czy... A dzisiaj zacząłem o godzinie 19, jak zwykle. Okej, okay, widzę... Okej, okay, widać chyba tą antenę tam. O, i wieżyczka obserwacyjna w dość egzotycznym miejscu. Czyli tu trzeba będzie troszkę pomyśleć, jak to zaatakować, żeby się nie sturlać. Chyba lepiej jechać na wprost i tak, tu z, od prawej strony chyba lepiej będzie tam wjechać niż pionowo na tą górę. Chyba lepiej najpierw tu. Kurde, co za teren. Dobra, jak już tu jestem, to dawaj w linii prostej. Muszę bardzo uważać, nie mogę za bardzo tak na bok skręcić, bo wtedy się sturlam. Centrum masy jest dość wysoko, zwłaszcza z tym kanistrem i oponą. Ale docieramy, kolejna wieżyczka obserwacyjna. Okej, okay, widać teren po drugiej stronie. Zobaczmy. Wjeżdża na modyfikację, duszę C, a potem X i masz listę pojazdów. C i X. Ale jak? A, nie mam już tej modyfikacji, tak czy inaczej. Dobra, zobaczmy, co odkryliśmy. Czyli tu mamy nowe zadanie. Zaginione worki. O, i nowa przyczepa serwisowa, naprawcza. Czyli jeżeli tam nam skończą się punkty, to mamy to. Dobra, pojedźmy tutaj, wolnijmy to, bo jedyne co musimy zrobić, to dojechać do tej wieży i w ten sposób zrealizujemy to zadanie. O! I jest brama do Wyspowego Jeziora. To jest nowa mapa. O, i nowa ciężarówka, która jest kiepska, ale spróbujemy ją uratować, bo jest kompletnie zepsuta w tej chwili, podobnie jak Chevrolet Kodiak, czyli tego International Transstar. Spróbujemy potem odratować. Pechowy rybak. Gdzieś tutaj jakieś zadanie. Czyli jaki jest plan? Jest 14.39. Okej, okay, walniemy to. Tutaj są... Okej, okay, jest jedynie... Chcemy dojechać do tego zadania ogólnie. Czyli, okej, okay, pojedziemy tu, potem wrócimy i tędy zjedziemy. Zobaczymy to zadanie, odkryjemy tą przyczepę. Potem zobaczymy to zadanie, napraw ciężarówkę. Potem przyjedziemy się tędy. Tego na razie nie będę robił. Tu wrócimy potem. Czyli tu wrócimy górą. I w drodze powrotnej zobaczymy to naprawianko. Bo tu można dobrą naprawdę ciężarówkę sobie naprawić.
czyli tędy i wrócimy, zobaczymy jeszcze to zadanie. Z tym chyba poczekam. Tak, wrócimy. I wtedy Fleet Star usunie te przeszkody terenowe, które tutaj są. Dobra, do roboty. Paliwo się kończy, a... właśnie to też problem. To może być... okej, to jest chyba troszkę zbyt ambitny plan, tak. Może mi nie starczyć paliwa, żeby to wszystko tak objechać. Jak sobie teraz myślę. Okej, może mi nie starczyć paliwa na to wszystko, to racja. A dobra, jesteśmy już tu. Zobaczmy, co my tu mamy. Mamy nowe zadanie i dwie przyczepy. Szlak Michigan. W pobliżu znajduje się stary szlak, gdzie miejscowi uprawiają sporty. Jest dość trudne, a ty musisz dotrzeć do wszystkich flag na trasie. Dasz radę? O, to jest kolejne zadanie, które moglibyśmy łatwo zrealizować. Tylko właśnie pytanie, czy mi starczy paliwa na to, kurde. Zobaczymy. Szlak Michigan. Okej, tak. Nie wiem, czy mam paliwo na to, cholera. Chyba zmiana planu. Mam za mało paliwa, żeby dokończyć eksplorację, czyli spróbujemy zrealizować także i to zadanie. Za chwilę zrobimy tą antenę, a potem spróbujemy zrobić to, czyli dojechać do każdego z tych miejsc. I w drodze powrotnej wrócimy sobie tędy. To naprawianko. Tędy. To i wrócimy do bazy. Dobra. Zobaczmy te przyczepy. Czyli mamy jedną przyczepę z belkami i jedną do questu. To daje nam odrobinę doświadczenia. Ta po lewej będzie do jakiegoś zadania. Paliwo mam w przyczepce, ale ta przyczepka jest dość daleko. Dobra, czyli szukamy tych trudno dostępnych miejsc. A, najpierw... kurde. Tak. Pierwszy raz chyba się nadziałem, tak, ale ogólnie to jest dość upierdliwe, trzeba uważać. Okej, stara wieża antenowa znaleziona. Więcej doświadczenia, więcej pieniędzy. Mamy 13 tysięcy, to wciąż jest bieda. Ale powoli do przodu. Dobra. Lekki deszczyk, pierwsza flaga. 170 metrów, tylko właśnie pytanie, czy ja tak łatwo w linii prostej dojadę tam. Bo to zadanie jest nieco trudniejsze. 22 litry. Pytanie, czy mi starczy paliwa, żeby to wszystko tutaj zrobić. Zatankuj już, tak żebym widział, ile tego paliwa mam. 62. Okej, nie utknij na tych drzewach i się nie przewróć. O kurde, to wygląda niemal jak pionowa, kurde, ściana. Chociaż... może i nie jest aż tak źle. OTP Mandarynka, dzięki za sobą przez Twitch Prime, witamy na pokładzie. Czy przy antenie nie odblokowało się nowe zadanie? Nie. Okej, dobra, ja wolę podjechać odrobinę w tym kierunku i teraz dawaj do pionu, ale dawaj niski, wyższy bieg. A, aktywujmy to zadanie, czyli to jest szlak Michigan. Okej, 5 flag. I zostają nam 4. Czy ja tu mogę zawrócić? To jest pytanie. Okej. Kolejna flaga. Okej, na tamtym szczycie po drugiej stronie. Fajnie. Okej, tu
Troszkę ryzykuję, nie wiem jak z paliwem będzie. Fajnie by było zrobić to zadanie. Ale zobaczymy. Ładne widoki. Ok, dobrze. Jeszcze trzy tylko. Kolejna. 200 metrów. Tu nie ma. Tak, tu nie ma drzew, nie ma czego się zaczepić, gdybym się wywrócił. Dobra, czyli wróćmy na główny szlak. A. 53 litry. Okej, chyba będę musiał zmienić trasę powrotną. Walnąć to zadanie i wtedy od razu do paliwa wracać, bo inaczej ciężko by było. Być może odrobina paliwa jest w tej ciężarówce, którą trzeba naprawić, którą chciałem odwiedzić, ale nie mam pewności. Ok, 60 metrów, dobra. Chyba też się zaczyna robić ciemno powoli. Ok, czyli tak, walniemy to zadanie i wracamy. Przełączamy się na Freightstara i troszkę misji transportowych, żeby odblokować. O kurde, tu jest trochę niebezpiecznie. Ręczny. O kurde, wciąż zjeżdża, dobra, cofaj. Dobra, jeszcze dwie flagi. Zaryzykuję i spróbuję tędy przejechać. O kurde, wow. Czy to był dobry pomysł? Dobra, zjedź tu, nie jedź w linii prostej. Okej, okay, już tylko jedno. 46 litrów paliwa. Ja tak z 20-30 będę potrzebował na powrót. To będzie chyba na styk. Okej, okay, pytanie, czy przejdziemy przez tą gęstwinę tutaj, bo czasami te gałęzie hamują, ale dobra, jest okej. Okay. I świetnie. Jeszcze więcej funduszy. Ile ja potrzebuję do kolejnego poziomu? Okej, okay, jeszcze dużo. 1600, a mam 740. O, tu nie zgarnąłem modyfikacji. Dobra, czyli zmiana planu. Tu nie zgarnąłem modyfikacji, czyli zmiana planu. Jedziemy, zjeżdżamy tu. Jedziemy tu, zjeżdżamy tu. Na drugą stronę. Tu po modyfikację i tą ścieżką wracamy tutaj. Zatankujemy sobie paliwo z tej questowej przyczepki i ją dostarczymy, czyli zrealizujemy także i to zadanie. Czyli to bardzo, bardzo udana misja naszego Chevroleta będzie. To pytanie, czy starczy nam paliwa, żeby tam dojechać. Jak nie, będę musiał zapłacić 500, żeby się przełączyć na inny pojazd. Okej, okay, nie wiem, czy przez... Tak, przez niektóre gęste lasy nie da się przejechać nawet z wiodowcą. Ale chyba jest okej. Okay. O kurde, o, okej, okay, ostrożnie tutaj, ostrożnie na tym terenie. 40 litrów. Światła. Są włączone? Zepsuły się? Czy ich nie widać? Okej,
O kurde, o nie! Pewnie się zbiły, ale ja od kiedy gram w tą grę nigdy nie... O nie, okej, silnik. Poważne uszkodzenie silnika, będzie więcej spalał. Okej, nie mogę patrzeć na czat za bardzo. Od kiedy ja grałem w tą grę, nigdy mi się nie zepsuły lampy. Ale... O, tak to wygląda w sumie. Okej, dobra, zahaczam się o to. Zaczynam trochę panikować, 34 litry zostało. Czy ja tędy przejadę? Kurde, wielki kamień przede mną, spróbuj tędy. Okej. Dobra. Okej, paskudne błoto. Kurde, chyba będę musiał się przełączyć na inny pojazd. A, części naprawcze, tak, dawaj. Kurde, dzięki, zapomniałem. Okej, tak, mamy, tak, ja kupiłem tutaj odrobinę części naprawczych i to właśnie do, po to kupiłem. Żeby takiej malutkiej naprawy w polowej dokonać. Dzięki za przypomnienie. Tak, gdybym szybciej na to wpadł, to zaoszczędziłbym dość dużo paliwa. Czyli spalamy znowu optymalnie, ale straciłem troszkę paliwa, kiedy silnik był uszkodzony. Tak, dzięki za przypomnienie. Kurde, ale te światła? Może jest tak jasno, że ja nie widzę, kiedy je włączam. Może jest zbyt jasno cały czas. Czyli wracamy tutaj do tej przeprawy. Tym razem jednak skręcimy w lewo, żeby zgarnąć modyfikację, którą widzę tam. Czyli ja chyba pozostanę na tym poziomie nabrzeża. Tak, nie ma co się wspinać tam. Tylko, tylko pytanie, czy ja tak przejadę ten. Trochę duży skos. Chyba jest okej. O! Odłączenie dyferencjału dla tego tu Chevroleta. Okej. Czyli nasz zwiadowca stanie się dużo, dużo lepszy niebawem. Jedyne co musimy zrobić, wjechać do garażu i wykupić to ulepszenie. Dobra, wracajmy po paliwo. Już daleko nie jest, tylko pytanie, którędy, cholera, bo tu nie ma technicznie... Już nie jest ścieżka, muszę wjechać tylko odrobinę do góry. Dobra. Okej, okay. Jest okej. Okay. Wow, ale chyba pierwszy raz od kiedy grałem w tą grę, mam masę godzin rozegranych. Pierwszy raz światła mi się zepsuły. To aż dlatego, że aż tak bardzo przód ma, kurde, pogięty? Przy tej modyfikacji scout już chyba nie ma znaczenia. Tak, być może sprzedamy scouta, jednak. Chyba tak. Bo jeżeli chodzi o zwiadowców, to ja potem, kiedy gram, to... Tak, mam takiego głównego zwiadowcę, dalekiego zasięgu, ale mam też mniejszego zwiadowcę, bo niektóre zadania wymagają, że pojazdu małych rozmiarów. I w sumie tą niszę zapewnia zarówno Chevrolet, jak i Scout, czyli Scouta być może nie potrzebujemy. Jest dobry, ale jest wywrotny jak cholera, jeżeli go ulepszyć. Czyli chyba tak. Prawdopodobnie sprzedamy tego skauta. O kurde, niebezpiecznie mało paliwa. Dobra, okej, okay, ja muszę dojechać tam. To będzie kurde znowu na styk. Okej, okay, 16 litrów. Jak będę miał gdzieś tak 10 litrów, to zacznę tracić moc. I to utrudni dojechanie na miejsce. Ale chyba na styk. Okej, okay, chyba na styk. Nie reżyserowane, ale... Okej.
Dobra, wiecie co, ja już zrobię tego questa. Stracę tutaj 100 paliwa, ale nie. Zrobię już tego questa. Czyli to jest zagubiona przyczepa. Okej, okay, kolejne zadanie wypełnione. Ale jest też godzina 20. Okej, okay, dobry progres. Bardzo dobry progres. Kurde, tak. Jestem ciekaw, czy te lampy działają, czy nie, ale wygląda na to, że nie. Nic się nie dzieje. Dobra, moi drodzy, po przerwie. Tak. Zaczniemy tutaj, tak, odblokowywać te szlaki i tak dalej. Ale to jest spora część mapy. Połowa, prawie połowa. Zbadana, jeszcze tam na południe musimy wrócić, ale tak, nowe ciężarówki, nowe zadania, zapora, przez którą można przejechać oczywiście. Tu mamy też kamieniołom, spoiler, kolejne dość ciekawe miejsce. I tak, zobaczymy, jak to się dalej potoczy. 38%, jeżeli chodzi o progres w Michigan. Krótka przerwa, zapraszam za kilka minut i potem jeszcze godzinkę do 21:00.